Cześć z tej strony BN23 i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pojedynki Bohaterów. Dziś właściwie mógłbym powiedzieć, że zmierzą się dwie królowe zimy. Bo królowa zimy z uniwersum Kingdoma, z Kingdom Rush Vengeance, kontra Jadis czyli biała czarownica z opowieści z narni. No i oczywiście najpierw przedstawię obie bohaterki, kim one są, potem porównam je w poszczególnych kategoriach a na koniec wydam werdykt, kto moim zdaniem i dlaczego w tym starciu by wygrał. I zacznę od Królowej Zimy, która wystąpiła w tej serii dość niedawno, bo w przedostatnim odcinku, gdzie zmierzyła się z Królem Liszem z Warcrafta i jest to bohaterka z mini kampanii dodatkowej w Kingdom Rush Vengeance, który właśnie jest poświęcony samej Królowej Zimy, która jest takim pradawnym zagrożeniem, które powstało i Weznan i jego wojska muszą stawić mu czoła. No i generalnie Królowa Zimy chce wprowadzić nie wiem czy na całym północnym kontynencie tylko, a może i na całym świecie wieczną zimę. Chce to osiągnąć za pomocą swojej potężnej pradawnej magii, a także za pomocą swoich sług. Natomiast oczywiście jej się to nie udaje. No i tak jak każda taka postać ważna z takich wątków pobocznych czy głównych, oczywiście Królowa Zimy jest bossem w tej grze. Z drugiej strony natomiast mamy Jadis, czyli Białą Czarownicę. Jest to główna antagonistka filmu Opowieści z Narni, Lew, czarownica i stara szafa, a także książki Lew, czarownica i stara szafa, właśnie z uniwersum Opowieści z Narni. I jest to potężna wiedźma. Taką możemy określić w skrócie. Bo jeśli chodzi o genezę Jadis, jest ona półolbrzymką, olbrzymką, pół dżinem. i generalnie jest też istotą, która powstała przed powstaniem Narni, Narodziła się przed powstaniem Narni, została stworzona i w ogóle przybyła z innego zupełnie świata. I widziała nawet jak Aslan samą Narnię tworzy. Także no tutaj mamy do czynienia z takim pradawnym bytem. No Królową Zimy też możemy określić, że jest to pradawny byt, ale myślę, że nie na taką skalę na jaką jest Jadis. No i myślę, że sama Biała Czarownica też jest na tyle ikonicznym złoczyńcą, tak jak Król Lisz może nawet, że nie trzeba je jakoś specjalnie przedstawiać. Także możemy przejść do oceniania w poszczególnych kategoriach. I pierwszą kategorią jest siła fizyczna. Tu stawiam na białą czarownicę, no bo królowa zimy też nie wiemy, e, czy nawet dałaby radę jakoś tak walczyć i czy jest na tyle silna. Wiadomo, obie te postaci mogą jeszcze wzmocnić się za pomocą magii. Natomiast na no, białą czarownicę widzimy, jak walczy ona z przeciwnikami, Którzy są naprawdę fizycznie potężni, tacy jak chociażby centaury służące Aslanowi. Dalej mamy szybkość, i tu również postawiłbym na białą czarownicę. No, generalnie biała czarownica zazwyczaj też używała środka transportu. Królowa zimy przemieszcza się na swoim mroźnym tronie, ale robi to bardzo wolno. Biała czarownica widzimy, jak korzysta ze swoich sani. Głównie, no wiadomo, sanie przemieszczają się dość szybko. E, natomiast, no myślę, że nawet tak jak. Mówiłem w przypadku odcinka, gdzie królował zimy, zestawiłem z królem Liszem, że jednak ten tron na tyle wolno się przemieszcza, że nawet jakby ktoś pieszo się przemieszcza, to byłby w stanie szybkim marszem żwawym albo biegiem tym bardziej ten tron właśnie prześcignąć. Dalej mamy zwinność. I tutaj ponownie stawiam na białą czarownicę, gdyż tą chociażby w filmie widzimy w akcji i tam niesamowicie dobrze radzi sobie. Właśnie podczas walki, gdzie właśnie między innymi z winnością się wykazuje. Królowa zimy, natomiast widzimy tylko, jak rzuca czary siedzi na swoim tronie i nie ma też okazji nawet się wykazać. I przechodząc do kolejnej kategorii walka wręcz. Tutaj JD, czyli biała czarownica deklasuje swoją oponentkę z racji, że naprawdę miała bardzo wysokie zdolności walki wręcz i była w stanie walczyć praktycznie z każdym. Następnie mamy wytrzymałość. I tu stawiam również na Białą Czarownicę ponownie, już ponieważ no, była ona zdecydowanie bardziej wytrzymała niż Królowa Zimy. Królowa Zimy nie miała jakiejś specjalnej wytrzymałości. Natomiast, by pokonać Białą Czarownicę, potrzebna była interwencja samego Aslana, który był stwórcą Narni i właściwie był jej Bogiem. Także no, to już samo za siebie mówi. Teraz przechodzimy do umiejętności ogólnych. Gdzie na początek oczywiście przedstawię zdolności obu bohaterek, a dopiero potem podejmę się oceny tego. No i królowa Zimy posiada tylko kilka dosłownie zdolności: potrafi lewitować na swoim tronie, potrafi zamrażać fortyfikacje obronne przeciwników itd., i generalnie potrafi posługiwać się magią tymi czarami związanymi z mrozem. I na, ty na tym się kończą jej zdolności. Jeśli chodzi o umiejętności z kolei właśnie białej czarownicy, no to również posiada ona zdolności związane z mrozem, ale i nie tylko. Walczyła świetnie wręcz. Potrafia zamieniać w kamienne posągi przeciwników, których właśnie zaatakowała za pomocą swojego kosturu, swojej laski. No i potrafia też rzucać potężne uroki i zaklęcia. Chociażby jedno jej zaklęcie sprawiło, że w Narni mieliśmy zimę, która trwała 100 lat aż do momentu pojawienia się rodzeństwa Pevensy. Oprócz tego, tak jak wspomniałem wcześniej, Jadis pochodziła z innego świata, który istniał jeszcze przed samą Narnią i tam, tak to rozumiem, tak to interpretuję, wypowiedziała tak zwane żałosne słowo, czyli pewnie jakieś zaklęcie, klątwę, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia całego tego świata i wszystkich żyjących tam istot. prócz właśnie wypowiadającego to Żałosne słowo, czyli prócz samej Jadis, tak, która przeżyła. I potem właśnie Jadis widzi, jak Aslan tworzy Narnię, natomiast chce ona od razu skasować Aslana. Nie udaje jej się to, ale potem w końcu udaje jej się przełamać tą obronę, którą przygotował dla Narni Aslan, i wtedy obejmuje władzę. Tytułuje się królową i mamy wieczną zimę. Także jak widzimy. Od królowej zimy, JDS jest dużo, dużo potężniejsza i znów punkt ląduje na koncie białej czarownicy z opowieści z Narni. Dalej mamy inteligencję, no i generalnie biała czarownica wydaje się też dużo inteligentniejsza niż królowa zimy, dużo bardziej sprytna, przebiegła. No i myślę, że tutaj też punkt na jej konto będzie sprawiedliwym rezultatem. Dalej mamy strategię. I o ile królowa zimy radziła sobie z przeciwnikami dość dobrze, no to o tyle biała czarownica, oprócz tego, że równie dobrze sobie radziła z kilkoma bądź z jednym przeciwnikiem w walce, to była zdecydowanie lepszym dowódcą. Była zdecydowanie lepszym władcą też. I tutaj w tych kategoriach nie ma dyskusji, że jest lepsza niż królowa zimy. Tak jest moje zdanie. I znów punkt dla białej czarownicy. I ostatnią kategorią jest doświadczenie. No i tak jak już mówiłem, Bia, czarownica jest istotą, która powstała przed powstaniem Narni. Cały czas mówię powstała, która narodziła się przed e, powstaniem Narni, która przybyła z innego świata, która była niesamowicie potężna też e, i żyła wiele, wiele lat. Także nawet jeśli królowa zimy, była istotą pradawną też, która dużo przed wydarzeniami z Kingdom Rush Origins e, sobie żyła. No, to ona była cały czas uwięziona przez tych magów, aż do momentu, aż zostaje uwolniona właśnie podczas wydarzeń z Kingdom Rush Vengeance. Dlatego, no, Biała Czarownica ponownie zwycięża. I tak jak w przypadku starcia królowa Zimy kontra król Lisz, tak i jak król Lisz, Biała Czarownica zwycięża 9 do 0. No, ja uważam, że Jadis, czyli Biała Czarownica z opowieści z narni, jest dużo potężniejszą postacią niż królowa Zimy z Kingdom Rush Vengeance. I uważam, że jest ona zdecydowanym faworytem tego starcia i raczej bez problemu poradzi sobie e, z tą przeciwniczką. Także tak jest moje zdanie, ale możecie się oczywiście z tym zdaniem nie zgodzić. Możecie podać kąt argumenty. Ja chętnie poczytam Wasze komentarze, odpowiem na nie. Natomiast no, moje zdanie jest takie, że Biała Czarownica jest dużo silniejszą bohaterką i jej zdolności są na dużo wyższym poziomie. Także słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!